Cześć, witam Was serdecznie. Moim gościem jest Andrzej Zbigniew Leszczyński i jesteśmy na Wydziale Rzeźby i Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych. Tutaj właśnie Andrzej prowadzi zajęcia ze studentami fotografii i tak jak widzicie, jesteśmy w studiu, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. Andrzej, czy mógłbyś przybliżyć, jakie są największe problemy początkującego fotografa? Z czym boryka się początkujący fotograf? Pracujesz tutaj, uczysz studentów, ale również pracujesz w liceum plastycznym, także masz całe spektrum wiedzy na temat nauczania i uczniów i studentów. Jakie problemy mają początkujący? Z czym się borykają na początku? Jest to taki zbieg dobrych i złych okoliczności. Po pierwsze, na początku bardzo chcemy fotografować. Nosimy ten aparat wszędzie, fotografujemy wszystko. Niewiele jeszcze wiemy, mamy niewielkie doświadczenie. I to jest taki zły element tej zabawy w fotografię. Należy pamiętać, fotografując, że fotografia kocha światło. Dzisiaj w dobie fotografii cyfrowej często o tym zapominamy, ponieważ oko widzi, a adaptuje się do bardzo złych warunków oświetleniowych, wiemy to przecież. Jeżeli oko widzi, to aparat też to powinien zobaczyć, więc chcemy, żeby aparat sfotografował. Da się, ale nie w pierwszych ćwiczeniach, nie w pierwszym roku fotografowania. W związku z tym namawiam wszystkich zaczynających zabawę w fotografię, żeby fotografowali w pełnym świetle. Wtedy, kiedy jest dużo światła, kiedy to światło pada szerokim strumieniem, kiedy oświetla świat kolorowy na kolorowo, bo jeżeli zaczniemy fotografować w półmroku, to będziemy się dziwić, że nasze zdjęcie nie jest kolorowe. Przecież fotografujemy zielony płot, a ten płot na zdjęciu nie jest zielony. Zupełnie nie pamiętamy o tym, że my go nie widzimy zielonego, jak jest ciemno. My wymagamy od naszego aparatu, żeby sfotografował kolorowo. I chyba to jest jeden z problemów, kiedy zaczynający fotografować zderzają się z takimi trudnościami w nietypowych warunkach oświetleniowych, w trudnych fotograficznie warunkach oświetleniowych i zaczynają szukać innego hobby. Aparat ich przestaje interesować, wydane pieniądze właściwie się nie zwracają, czy leżą w kącie na półce i się starzeją, albo po prostu nie lubią swojego aparatu, bo mój aparat robi złe zdjęcia. Bo takie zdanie się słyszy od zaczynających fotografować. Mój aparat robi złe zdjęcia, mój aparat robi nieostre zdjęcia. To jest kolejna trudność, posługiwać się aparatem. Ale w ramach tych pierwszych ćwiczeń, które sobie można wymyślać, które no najprościej nosić aparat ze sobą, jak coś zobaczymy ciekawego, wyciągać ten aparat i fotografować. Starać się odtworzyć na obrazie to, co się widzi. Jeżeli się widzi jakąś szczególną sytuację, to spróbujmy ją przenieść na fotografię. To też jest sztuka, to też jest kilka pułapek, w które można wpaść. No ale nie wszystkiego od razu. Wszystkiego od razu się nie da opanować, przećwiczyć. To tak jak kierowca w samochodzie, który świeżo dostał prawo jazdy. On na początku wsiada w samochód i wie, że tu musi przerzucić biegi, tu musi włączyć kierunkowskaz, ale jak zostawi ten kierunkowskaz włączony, to on go nie słyszy, że on mu tam pyka. On ma tyle innych ważnych bodźców, że już o tym nie słyszy. A jak pojeździ parę lat, no to natychmiast usłyszy, że mu tam w tylnym zawieszeniu coś puknie. A o kierunkowskazie to natychmiast go wyłączy, bo nie będzie muzyki słyszał, tylko ten kierunkowskaz. Także wszystkiego po troszku trzeba poznawać. No i chyba tyle na początek. Dużo światła. Fotografia kocha światło. To się bierze z nazwy. Fotografia. To są dwa greckie słowa, które opisują całą historię fotografowania. Musi być światło, dobrze jest, jeżeli jest aparat fotograficzny i się wtedy fotografuje i wtedy wychodzą zdjęcia. Żeby daleko nie szukać. Dzisiaj rano, pracując w Oliwskim Oddziale Muzeum Narodowego, wyjrzałem przez okno. To było w 8:30. Natychmiast wziąłem aparat i przez to okno zrobiłem zdjęcie. Bo tak mnie zafascynowało to, co zobaczyłem. A zobaczyłem winogrona, kiście żółtych kwiatów, pięknie oświetlonych. I to było tu i teraz. Jakbym je chciał tak oświetlić, to bym się strasznie namęczył. A to był gotowy materiał. Tylko wziąć i sfotografować. Początkujący to jest w
tym braku barier jest ich ogromna siła, bo im więcej się wie, tym więcej problemów człowiek wymyśla. I tak zastanawiając się nad jakimś trudnym tematem fotograficznym, można wymyśleć, że tego się nie da zrobić. A taki człowiek, który ma mnóstwo entuzjazmu i doświadczenie początkującego, po prostu bierze aparat i fotografuje. Ja pamiętam, jak dawno temu uczennica studium przyniosła mi zdjęcie makro, ważka, 100% ostrości ważki na trawie. To jeszcze było przedcyfrowo, to był negatyw, pozytyw. Nie zrobiła pani tego. Ja to zrobiłam, przyniosę panu negatyw. Przyniosła. Musiałem przeprosić. Po prostu tak trudny temat, tak doskonale wypracowana ostrość, no po prostu mistrzostwo świata. Wyszło jej przypadkiem. Ona sobie nie zdawała sprawy z trudności tematu. Ona wzięła i zrobiła. I to jest piękne. To jest ta siła takiego entuzjazmu, którą trzeba wykorzystać i długo wspierać, rozwijać, żeby jak najwięcej tematów właśnie, jak najwięcej tematów, jak najwięcej różnych motywów, przechodzić przez portret, przez krajobraz, przez detale, przez makro, co tam jeszcze sobie można wymyśleć, żeby przerobić to, żeby mieć to doświadczenie ze sprzętem, z różnym oświetleniem, z różnym działaniem. Ale to jest właśnie taka beztroska twórczość, bez obciążeń, bez ciężaru wiedzy, bo to jest balast, który ciągnie w dół i się człowiek zastanawia, jak to zamiast zacząć robić, to kombinuje. Także no tyle dla początkujących. Fotografujcie, nie ma lepszej nauki fotografowania jak fotografowanie. Dziękuję w takim razie za rozmowę i życzę dobrego światła. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.